Zapraszamy Państwa do jednej z najstarszych spółdzielni socjalnych w Polsce, powstałej w ramach inicjatywy wspólnotowej IKWER, działającej do tej pory, i jest to Stara Szkoła w Prostkach, która produkuje m.in. zabawki edukacyjne. Myślę, że wiele osób spotkało się z nimi, a jak nie, to ich dzieci na pewno. Tak więc być może po obejrzeniu filmu, oprócz tego, że Państwo zobaczą fantastyczne zabawki, dokonają Państwo również zakupu naszej ulubionej, czyli bociana Wojtka. Zapraszam. Dzielny strażak z sikawką wita przybyszów w Prostkach, dużej miejscowości na wschodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina nie należy do najbogatszych. Wskutek gospodarczej transformacji wielu ludzi straciło pracę. Gminny ośrodek pomocy społecznej ma pełne ręce roboty. Znaczna liczba mieszkańców gminy liczy na pomoc państwa i samorządu, ale są i tacy, którzy postanowili sami stworzyć sobie stanowiska pracy. W budynku po dawnej szkole zorganizowali przedsiębiorstwo. Spółdzielnia socjalna Stara Szkoła Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach została zarejestrowana 15 stycznia 2007 roku. Powstała jako jedna z 7 spółdzielni w Polsce w ramach projektu Equal Budujemy Nowy Lisków. Z otrzymanego dofinansowania wyremontowano część budynku po starej szkole. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku udzielił finansowego wsparcia 5 członkom założycielom spółdzielni. Środki te pozwoliły wyposażyć poszczególne pracownie oraz zakupić niezbędne materiały umożliwiające rozpoczęcie produkcji. W dniu otwarcia spółdzielnia zatrudniała 9 osób na spółdzielczą umowę o pracę. Wejście na rynek zabawek edukacyjnych i pomocy dydaktycznych okazało się barierą trudną do przejścia. Do tego doszły stosunkowo wysokie koszty utrzymania obiektu, ale w końcu po 4 latach członkowie spółdzielni socjalnej w Prostkach patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Zakres produkcji naszej spółdzielni jest szeroki, a też dynamiczny, tak to bym się określił, ponieważ na przestrzeni tych 4 lat, kiedy po prostu istniejemy, ten profil nam się zmieniał. Oczywiście dostosowujemy się po prostu do rynku. Na dzisiaj nasze jakby takie 3 główne profile to produkcja zabawek do szkół, przedszkoli. Głównym klientem właśnie jest szkolnictwo. Drugim kierunkiem jest kierunek związany z budynkiem, organizacja szkoleń, warsztatów, zajęć, imprezy okolicznościowe, wykłady różnego rodzaju, no i oczywiście to, co jest związane z, jakby ściśle z ekonomią społeczną, czyli wizyty studyjne. Trzeci kierunek natomiast jest to kierunek najświeższy, związany z naszym produktem, jakim są klocki drewniane. Od 3 lat jestem w spółdzielni, zajmuję się jakby tym tematem ekonomii społecznej, który jest zgoła, pewne tematy są zbieżne, jeśli chodzi o taką zwykłą działalność gospodarczą, ale pewne tematy były dla mnie zupełnie obusu nowością. Musiałem się obusu nauczyć. Czy to jest proste? W Polsce prowadzenie obusu działalności gospodarczej nie jest proste, tym bardziej prowadzenie takiego przedsiębiorstwa społecznego, jaką jest spółdzielnia socjalna, jest tym bardziej trudne. Szereg różnych problemów jest do pokonania, jeśli chodzi o sprawy finansowe, prawne, często
a także dla mnie osobiście było dużym wyzwaniem nauczyć się zarządzać zespołem ludzi. Radni gminy Prostki wspierają spółdzielnie w miarę swoich możliwości. Z uwagą słuchają wykładu prezesa starej szkoły, który wyjaśnia istotę ekonomii społecznej i sposób działania spółdzielni socjalnych. Samorządowcy traktują spółdzielnie w Prostkach nie tylko jako kolejny, bardzo potrzebny organizm gospodarczy w gminie, ale przede wszystkim jako jeszcze jedną placówkę edukacyjno-społeczno-kulturalną działającą na swoim terenie. Nasza spółdzielnia trwa, my jako samorząd lokalny wspieramy ją w wielu zadaniach i wszędzie ją promujemy, jest to nasze oczko w głowie, ponieważ uważamy, że jest to mądry kierunek rozwoju polityki społecznej. My musimy przekonać do tej idei wszystkich radnych, ponieważ to oni będą decydowali, w jaki sposób będzie wyglądała współpraca między samorządem a spółdzielczością socjalną. I my musimy mieć duże grono przyjaciół, bo bez tego po prostu spółdzielnia socjalna nie ma szansy bytu. Na koniec radni uczestniczyli w zajęciach plastycznych, które na co dzień oferuje spółdzielnia Stara Szkoła. Tym razem tematem są odlewy z gipsu. Zainteresowanie zajęciami ogromne. To znak, że samorządowcy w Prostkach są dumni ze swojej spółdzielni.